Halo, halo, dzień dobry. Odzwyczaiłam się od gadania, słuchajcie, odzwyczaiłam się od gadania. Jestem nieumalowana, nawet się kremem nie posmarowałam, powiem wam, ale spokojnie. Włosy do farbowania, tam wisi mój nowy plecak. Słuchajcie, odzwyczaiłam się od gadania i nie wiem, jeszcze mój mąż jest w pracy, w sensie pracuje w pokoju obok i to też jakoś tak na mnie działa. Słuchajcie, ja wakacyjna. Muszelki, ale muszelki nie mam z tego roku. Muszelki mam z Grecji. Jeszcze jak byliśmy, słuchajcie, jak Kubuś miał 1,5 roku, 14 miesięcy chyba tylko. Byliśmy w Grecji i tam sobie kupiłam koraliki i mam te koraliki. A w tym roku kupiłam sobie różowy kwarc, tak? Bo to mój kamień, w sensie daty urodzenia, to jest mój kamień. Kupiłam sobie jeszcze taki, w tą stronę muszę stać, bo światło, nie? Taki duży i stoi na mojej tutaj nocnej lampce. O, nawet pasuje mi tutaj. Jakoś tak, pomyślałam sobie, że wieczorami trzymam w ręku telefon, to pomyślałam sobie, że może kwarc, kamień w sensie coś tam pomoże. Kryształ, o, różowy kryształ. Patrzę, słuchajcie, sprzątam mieszkanie, tak? Mieszkanie sprzątam po wakacyjnie, jest po prostu. Nie pytajcie mnie, okna muszę pomyć po wakacjach, bo są po prostu takie, że ja nie wiem, ale ja chyba je teraz po prostu umyję, bo potem jedziemy do Polski. Ja już nie będę potem po zimnym myła okien. Jakoś tak. Umyję je teraz, póki jeszcze jest w miarę ciepło, chociaż już się zrobiło chłodno. Było bardzo, bardzo ciepło i w tym tygodniu właśnie dzieci już są w szkole u nas. Dzisiaj jest piątek. Mam nadzieję, że to puszczę. Nie wiem, który jest piątek. Wczoraj mieli wolne. Dziwnie wyglądam, nie? Ale dobra, bo to nie o to chodzi. I co chciałam powiedzieć? I tak, i sprzątam. Mam reklamówkę wielką ciuchów do wyrzucenia. Tam gdzieś w lustrze widać. O, tam, 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 tam. Tu koło mnie, o, tu, wielka. Co jeszcze mam? Mam koszulkę do zszycia, bo się rozpruła, wisi. No i tak, plecak mam kupiony na wakacje, pokażę wam. Na jakie wakacje? No dobra, no na wyjazd do Polski. Mam kupiony nowy plecak, bo miałam taki. Muszę gdzieś tu usiąść, nie? Bo wiecie co? Bo jak pod światło stanę, to nie będzie mi widać. A chodzi o to, żebyście coś widzieli. Tam ciuchy, nie? Po prostu. Dobra. Tak sobie właśnie myślałam, jak robiłam szafy, nie? Że sporo rzeczy powinnam wyrzucić. Ale jakaś taka przywiązana jestem. Zobaczcie, ta bluza. Nie pytajcie mnie, ile to ma lat. Po prostu nie pytajcie mnie, ile to ma lat, ale pewnie jest 15. O, jak nie więcej. Z 15 lat to ma lekko, bo 15 lat po ślubie teraz byliśmy. No dobra, około 15. Pamiętam, że jak żeśmy 14,5. Pamiętam, że to była pierwsza bluza, jaką sobie kupiłam w Primarku w Anglii. Czyli z 14,5 roku ma. Bo 15 lat to my teraz mieliśmy, a wyjechaliśmy zaraz po ślubie. Czyli w sierpniu mieliśmy rocznicę, a w styczniu wyjeżdżaliśmy, czyli 14,5 roku bluza ma, biała. I to zwykła taka, nie pamiętam, za funta ją kupiłam w Poundlandzie? Nie w Poundlandzie, w Primarku. No i tak chodzę, nie? I potem ja takie rzeczy powinnam wyrzucić, bo ja mam dużo innych bluz, fajniejszych, nowszych, ale ja jakaś taka jestem, no właśnie, nie ma jeszcze dziury. Powiem szczerze, że jak ją piorę z białymi rzeczami, to trochę widać, że już jest taka średnia, ale jak ją noszę tak samą do jeansów, to wydaje się być całkiem biała jeszcze, co nie? Nieźle nie wygląda i tak chodzę. I tych rzeczy właśnie, o, tam mam zimowe swetry, to tamto, nie? A w szafie jakieś letnie, znaczy letnie, takie letnie i przejściowe, tamto mam takie bardzo grube rzeczy. Dobra, i co? I chciałam wam pokazać, że mam taki plecak. O, właśnie muszę w tą stronę pokazywać, bo nigdzie widać. Mam plecak taki chyba biznesowy trochę, co? Tu postawię, będzie widać? O, widać. Zobaczcie, tu ma. Jest super fajny, słuchajcie. Kupiłam go na promocji Back to School. Normalnie kosztuje 159,90, a ja zapłaciłam za niego 127,90 chyba. 32 franki chyba było zniżki. W związku z powyższym, tutaj ma koszonkę jedną. Taką filcową do, myślę, że do telefonu czy do czegoś, żeby się właśnie nie drapało.
I tutaj też jest taka filcowa, polarowa taka kieszonka, bardzo milusia, taka większa już. Z tej strony kolejna. Ja w ogóle lubię, jak jest dużo kieszonek, bo mam wtedy, wiecie co, porządek jakby w plecaku, tak? Czyli to są trzy kieszonki tu, potem kolejna jest trzy są, tak, raz, dwa, trzy. Tu jest kolejna, czwarta i ona jest taka na dotąd tylko, gdzieś na połowę plecaka. Tutaj ma oczywiście mnóstwo takich kieszonek. Ręka cała się mieści, chciałam powiedzieć. Na klucze tutaj ma różne takie przecięcia, siatkowane, niesiatkowane i na długopisy. I tutaj dwie takie, ta tutaj też chyba na telefon, bo też jest takim polarkiem wyłożona. Strasznie to miłusie, fajne. Dalej. Ja taki podobny plecak miałam, tylko miałam taki typowy, wiecie co, od komputera, taki z HB, czy jak się mówi? Jak wiecie, o co chodzi, nie? Ja zawsze mylę te numerki, te literki. I tutaj jest kolejna i tu jest bardzo duża ta część, bardzo duża, taka wielka. I tutaj też ma jeszcze taką małą kieszonkę. W tej kieszonce mam teraz włożone już dodatkowe takie szelki, które można sobie założyć tutaj, zamontować i mieć tak na biodra, nie? Jak plecak taki ciężki. Ale ja sobie to odłączyłam, bo ja będę jechała autobusem i nie będę jakoś daleko szła z ciężarem. Tylko takie kawałki, nie? Do pociągu, z pociągu, tak jest. Czyli to jest ta kolejna część, bo to jest ten na 32 litry. 32 litry chyba ma. Tak mi się wydaje, bo są takie bardzo podobne, ale są mniejsze, to jest ten największy. I tutaj jest właśnie ta część na taka, że tak powiem, biurowa, czyli laptop, bo będę brała ze sobą, tablet, tutaj się zmieści i tutaj jeszcze jakieś papiery, nie? Bo papiery też będę brała, w sensie takim, że jakieś do pisania, chociaż jest pisania, dobra, nie jestem, będę miała dyktafon albo nowy telefon z opcją nagrywania. Teraz widać, że jestem upalona, nie? Zjarałam się nad tym jeziorem z chłopakami, że szok, no ale nie dało się inaczej, nie? A ja jestem taka jeszcze też, że jak to mój tata mówił, bo mój tata też taki był, że słońce w Warszawie. My mieszkaliśmy daleko od Warszawy, w sensie takim, że słońce jeszcze daleko, to my już byliśmy poopalani i ja tak miałam, że słońce, wiosna, jak teraz, ostatnimi czasy, jak w Anglii, to ja się w ogóle nie opalam tam, wychodziłam tylko wywiesić pranie i do domu, nie? Tak nie leżałam na słońcu, bo ja nigdy nie lubiłam, znaczy kiedyś lubiłam, ale jak już byłam taka starsza, że miałam dzieci, to już nie lubiłam na słońcu, byłam zmęczona, wolałam w domu, wolałam zawsze coś zrobić niż leżeć na słońcu, aczkolwiek może to źle, nie? No i tutaj jest właśnie tak wyprofilowane, że myślę, że fajnie, że nie będzie się pociło coś tam. Tutaj jest to przesuwane. Dokończę o tym plecaku, nie? To jest przesuwane wyżej, niżej, to jest do właśnie spięcia tutaj, żeby tu nie ciągnęło tak, nie? Wtedy łatwiej się dźwiga taki plecak, jedną rzecz mam przygotowaną na wyprawę do Polski. Bilety mam już kupione, tutaj też jeszcze można właśnie ściągnąć, nie ściągnąć, w sensie jak się napcha, to wtedy jest szerzej, nie? No i tu wielkie dwa takie kieszenie na butelkę, do butelka 1,5 litra, ale ja tam nie wiem, czy ja to aż takich dużych butelek nie, 0,75, wolę mieć mniejsze butelki, słuchajcie, i świeżą sobie otworzyć, bo jak ja sobie popijam i potem piję z tej butelki i piję, to już później mi nie smakuje ta woda, nie? Wolę świeżą. Mniejsze butelki, a częściej sobie otworzyć niż taką Teges. I co chciałam powiedzieć? I że to mam przygotowane. O opalaniu już Wam powiedziałam, że się opaliłam bardzo nad tym. Byliśmy w różnych miejscach. O właśnie, powiem Wam jeszcze z ręki. Może z ręki? Byliśmy w różnych miejscach. Byliśmy w Walencji. Najpiękniejsze miejsce, jakie widziałam do tej pory. Zresztą, kto mnie śledzi na Instagramie, to na pewno widział.
widział zdjęcia i na Facebooku. No dobra, nie wiem gdzie to postawić, dobra. Może mam tutaj. Nie, nie mam. Dobra, to tak z ręki, bo to parę minut ja muszę iść, słuchajcie. Chciałam się tylko tak odezwać. Włosy właśnie, już farbę mam wyjętą w tym, w łazience do pofarbowania. Filtr muszę wymienić. Ojej, przepraszam. Przepraszam. Kwiaty dzisiaj podlewałam taką, z takimi tabletkami, bo ciągle mam te muszki. No słuchajcie, masakra jakaś, nie? Ja myślałam, że to się skończy. Te karteczki już chyba, nie wiem, które z kolei wymieniłam i cały czas mam te. Cały czas mam te muszki, nie? I już doszłam do wniosku, że nie wiem, muszę się w przyszłym roku skupić trochę lepiej na jakiejś ziemi, aczkolwiek do kwiatów mam tej ziemi tyle, bo kupiłam cały worek i po prostu prze... jak się mówi? Prze... nie wiem, jak się mówi. Przegrzeję ją? Przepalę ją? Wiecie co? Podpróżę ją? Myślałam sobie, że wstawię ją po prostu, wyrzuciłam ten cały dehydrator na balkon, był na balkonie, to Wam pokazywałam jeszcze pomidory, że na balkonie suszyłam, a teraz ją wstawiłam, tą suszarkę, do tego schowka na balkonie i jak będę go używała, to po prostu wezmę przedłużacz i tam będzie stał, bo powiem Wam szczerze, że cały salon, jak coś suszę, to cały salon jest pełen tego takiego zaduchu, bo to jest taka wilgoć z tym, co się suszy, z zapachem tego, co się suszy w środku, nie? Jak się suszy jakaś granola czy coś fajnego, no to fajnie, ale jak na przykład suszyłam, nie wiem, chociaż nawet i tej granoli chyba nie za bardzo lubiłam, ale jak się jakieś chlebki suszą, takie te witeriańskie z jakimiś liściami czy z czymś, to nie jest za przyjemny zapach, powiem Wam, więc pomyślałam sobie, że będę sobie to robić na balkonie i będzie fajnie, bo mróz takiej maszynie nie zaszkodzi, a wilgoci tam nie ma, deszczu tam nie ma, więc w tym schowku może sobie tam spokojnie stać. To jedna rzecz, co jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj będę robić właśnie granole i będę tam suszyć, a i o ziemi mówiłam i myślę sobie, że tą ziemię po prostu tutaj podlewam takim preparatem bio coś tam, te moje roślinki, żeby tam właśnie te larwy w glebie zdechły też, nie? Bo powiem Wam szczerze, że przez te wakacje podlałam chyba raz, jak to kupiłam i potem miałam podlewać co 2 tygodnie i zapomniałam, nie? I tak teraz chłopaki poszli do szkoły, no to ja od nowa, nie? Zaczynam działać. No i tak właśnie sprzątałam trochę, ale powiem Wam, że no ciężko, nie? Taki dom posprzątać. Wszystko po tych wakacjach. Bożeż, naprawdę, ale było naprawdę, było wtedy, kiedy tylko było ciepło, to tylko wpadaliśmy do domu, jakieś pranie na szybko i w ogóle kąpanie, odpoczynek i od samego rana kolejnego dnia, mój mąż miał 12 dni wolnego, to te 12 dni to po prostu wow, już ostatnie dni byliśmy, właśnie, omówiłam Wam, byliśmy w Walencji, byliśmy w Lugano, byliśmy w aquaparku, Alpamare, byliśmy, powiem Wam, że nie wiem, gdzie byliśmy, ale robiliśmy wyprawy, jak nie tu, to właśnie nad jezioro, w sensie jak nie gdzieś dalej, to nad jezioro, nie? I powiem Wam, że w Walencji podobało mi się najbardziej. Mam ponagrywane, ale czy ja to wszystko kiedyś obrobię, żeby Wam to pokazać? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo to tyle nagrane jest. Nie chciałabym wszystkiego pokazywać, bo to po prostu ja nagrywałam dość długo i chyba bym po prostu absolutnie nie dała rady tego wrzucić na internet, bo to za dużo tego, nie? Ale było tam przepięknie, słuchajcie, przepięknie. Telefon muszę sobie kupić, tam właśnie mówiłam już, nie? Nie wiem, czy tu gdzieś zdjęcia, po prostu to miejsce podobało mi się najbardziej i tam myślę, że chciałabym mieszkać. Wjeżdżałam taką wielką, wysoką... tą, jak się mówi, wyciągiem, ale tak wysoko, że myślałam sobie, jak zobaczyłam to, co myślę, nie no, ja nie wierzę, że to ja tam jestem, ale dałam radę, dałam radę. Tutaj są zdjęcia takie trochę nie takie, jak tam były, no ale dobra, bo to też nie o to chodzi, tam było przepiękne, tak. Chociaż we włoskiej części też nam się podobało,
ale tak już nie wiem, czy mówiłam, czy nie mówiłam. Lugano. Nie wiem, czy to jest Lugano, Lucerna, Milano, Bazylea, Zurych. Nie, to nie jest to. Na mapę jakąś patrzę, ale to nie jest chyba stąd. Co chciałam powiedzieć, że... dobra, jak będę te nagrywać, to Wam pokażę, jak nie, to nie, nie wiem, nie wiem, bo słuchajcie, no muszę się znowu wakacje w ogóle zero Niemca, nie? Znowu już gdzieś tam się pozapominało, chociaż mi strasznie wolno szło, to teraz mam wrażenie, że po prostu, zwłaszcza z jakąś pisownią, bo jakby ktoś tak... Ale i tak, powiem Wam, że właśnie tam, gdzie byliśmy w tym Lugano, to wszyscy po włosku mówią, nie? I tam było też fajnie. I tam było, słuchajcie, za mało czasu, nie? Ale na naszą piątkę całą, zobaczcie, buzię mam opaloną, nie? Ręce się myją częściej, nie? Bo ja non-stop te naczynia i tak, tak jest. I też mam tak, że tutaj ręce od spodu mam białe, nie? Takie tu. Bo tak jak siedziałam, tak się opaliłam, tak z wierzchu, nie? Ale dobra. Dobra, bo to nie o to chodzi. I tu teraz mam taką białą rączkę, ale nie szkodzi. Ogólnie nie jest źle, jedna malutka krosteczka, ogólnie lato pięknie. Później miałam naprawdę, może z jedną, tu dostałam plam, od, tak jak się opaliłam, to tutaj plamy wyszły, nie? I to co? To wątroba, nie? Tutaj widzicie? Mam takie tu ciemne plamy. To wątroba pewnie, nie? I dobra. Ale biorę sobie ten ostropest teraz, tak sobie założyłam, już chyba z 3 dni biorę rano. I wieczorem 3 łyżeczki, rano i wieczorem, w sensie, no, 3 łyżeczki tego, to zobaczymy, jak to będzie, może trochę powoli, powoli będzie się ta wątroba oczyszczała, bo powiem Wam, że takiego oczyszczania wątroby z tego, wiecie co, nie, z tego, z tą solą gorzką, to po prostu, wolę to jakoś inaczej zrobić, powoli, powoli, jakoś systematycznie, nie wiem, ale jakoś inaczej, dobra, co mówiłam? Aha, i że byliśmy tam w tej włoskiej części, słuchajcie, no i tam po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby tam gdzieś przenocować całą naszą piątką, to po prostu stwierdziliśmy, że nie, nie? I że będziemy rano jeździć gdzieś tam i łódkami żeśmy pływali, te wyciągi w ogóle, to i tak było dużo taniej niż jakby tam przenocować, znaczy jakby tam jeszcze przenocować w sensie, nie? No, ale w tym Lugano to tam było bardzo ładnie, pięknie, podobało mi się miasteczko, mi się podobało i podobało mi się też i nad jeziorami, też mi się podobało, aczkolwiek samo jezioro bardziej podobało mi się tam w tym Walencji. Jeszcze gdzieś byliśmy, ale nie zrobiło dla mnie wrażenia. Byliśmy na jeziorze Curychskim też, w całą długość żeśmy przejeżdżali statkiem, to najmniej ciekawe to było dla mnie. Powiem szczerze, chociaż jak jechaliśmy i to była pierwsza nasza chyba wycieczka, taka statkiem, to podobało mi się, bardzo mi się podobało, ale jak potem pojechaliśmy właśnie do tego Walencji, no to jestem myślę, no bo ja lubię, słuchajcie, takie miejsca niezamieszkałe, nie? A Curych jednak, curyskie to jezioro jest całe takie obudowane bardzo naokoło i tam tak, no właśnie. Ja wolę, jak jest taka, jakaś taka przystań, która jest taka trochę, może nie dzika, nie dzika, ale taka mniej zabudowana i to Walencji było najpiękniejsze. I to miasteczko, które tam było, chciałabym tam mieszkać. Boże, jak tam pięknie było. Bardzo mi się tam podobało. Chociaż powiem Wam, że tutaj właśnie my mieszkamy na 900 metrów chyba, powyżej poziomu morza. I te góry tutaj są takie niewielkie, nie? A Walencji jest ogólnie na poziomie chyba około 400 metrów nad poziomem morza, ale są takie właśnie od razu takie skały, nie? W sensie te góry obok zaraz nie są aż takie wysokie w porównaniu do naszych, ale my, miejscowość sama jest wyżej i wtedy tam te szczyty są niby równe, a tam jest niżej to jezioro i tak malownicze, tak piękne, taka woda lazurowa, no po prostu bajka, bajka. I tam był też wodospad. Jeden, trzeci z, pod względem wielkości w Szwajcarii wodospad, który średnio na mnie, akurat wodospad to średnio na mnie zrobił wrażenie, ale całym zboczem jak szliśmy do tego wodospadu, to cały czas było słychać gdzieś tam taka cisza w oddali, ten wodospad jak tak szumiał, nie? Fajnie, o kurczę, fajnie. I powiem Wam coś, że przez całe wakacje te, raptem 12 dni, bo jak męża nie było, to ja z chłopakami tam byliśmy tylko na zakupach takich do szkoły, no i nad jezioro jeździliśmy rowerami, albo nad jezioro, albo nie nad jezioro, ale rowerami, dlatego no tak się tutaj opaliłam, nie?
zwierzchu, że tak powiem, aczkolwiek nogi też mam opalone, brzucha tylko nie mam, chciałam Wam na plaży nagrać o tym, o strojach kąpielowych, wiecie co, może Wam nagram o strojach kąpielowych, może się komuś przyda, bo powiem Wam szczerze, że jak ktoś jest bardzo szczuplutki, ma malutkie cycuszki, to podejrzewam, że założy pierwszy lepszy strój ze sklepu i jest okej, okay, nie? Ale jak ktoś ma trochę większe cycuszki i do tego jest troszeczkę taki, że chciałby się jakoś dobrze, komfortowo czuć w stroju, no to już jest wtedy większy problem, nie? No i stroje kąpielowe zamawiałam sobie z Anglii i mam, co jeszcze? Coś chciałam powiedzieć, nie? Że jeździłam, że się opalaliśmy, że stroje, aha, że chciałam nagrać film, nie wiem, dobra. I ostatecznie to się cichoszanie, ale w ogóle stary strój kąpielowy, pękły mi majtki. Nie na plaży, w domu. Ubierałam się i tak jak one tam miały wszytą gumę, później Wam może kiedyś pokażę. I z boku tak mi tak troszeczkę i tak pękło, jakby ktoś żyletką to przeciął, nie? I jakiś czas to nie nosiłam tych majtek, ale ich nie wyrzuciłam od razu. I myślę sobie, kurczę, no bo to był mój najlepszy strój, nie? I myślę sobie, kurczę, i co teraz, nie? No i kupiłam sobie jakiś inny strój tutaj w sklepie, założyłam majtki, a górę od tego stroju starego, nie? No bo generalnie to aczkolwiek nie tylko góra, majtki też są ważne. Właśnie te majtki nowe, co kupiłam, wsiowe, nie? Ale no, lepsze takie niż takie z dziurą, ale potem wpadłam na pomysł, że jednak to zszyję i wiecie co, zszyłam to i później chodziłam w tym stroju, ale zawsze miałam w zanadrzu, w plecaku zapasowy, bo myślę sobie, a jak mi gdzieś pęknie, bo już byłam niepewna wtedy na ten strój, nie? W każdym razie, góra tego stroju, słuchajcie, byłam w niej jeszcze w aquaparku na sam koniec, nie? Bo myślę sobie, nie założę tego nowego stroju, bo szkoda mi było, nie? Szkoda mi było, że sobie gdzieś zahaczę, nie? I co jeszcze chciałam powiedzieć? A w ogóle z tym strojem to było tak, że żeśmy czekali i tam koleżanka mi go wysyłała i w ogóle już mieliśmy prawie te... jakoś tak mieliśmy w poniedziałek jechać, ale jeszcze strojów nie było. We wtorek chłopcy mieli trening piłki nożnej pierwszy, więc już nigdzie wtedy jakoś nie wybieraliśmy się, tylko na ten trening, żeby po prostu Maciej to chyba miał ten trening? Z Jasiem. Też nie pamiętam, czy Jasiek też już był. W każdym razie obydwaj chodzą, ale ten pierwszy raz chyba Maciej był sam. W każdym razie we wtorek nie byliśmy nigdzie, bo właśnie ten trening i nie chcieliśmy, żeby na piłkę był zmęczony, bo jednak jak wracaliśmy po całym dniu, to po prostu padaliśmy. I w środę wtedy pamiętam, coś też było. Kurczę, nie pamiętam, nie? W środę mieliśmy jechać do aquaparku, ale stroje nie doszły. Ja myślę sobie, kurczę, no nie doszły stroje, no dobra, nie? I myślę sobie, ostateczny termin, kiedy możemy jechać do aquaparku jest piątek, bo czwartek mieliśmy właśnie wyjazd jeszcze do Lugano. Tak chyba dobrze mówię, Lugano. I tam do tej włoskiej części Szwajcarii, no i tam, słuchajcie, w środę byliśmy jeszcze nad jeziorem właśnie wtedy, bo było w miarę ładnie. Nie, w środę nie byliśmy nad jeziorem. W czwartek było bardzo ładnie, w czwartek było gorąco tam, gdzie pojechaliśmy, a w środę właśnie tutaj padał deszcz. I to było właśnie też to, że ja nie chciałam też dodatkowo iść na te baseny tam, bo tam jest basen solankowy i taki inny podgrzewany basen i jeszcze inny taki duży z taką rwącą rzeką na dworzu. I ja myślę sobie, a w środku jest tylko basen taki, gdzie jest taka duża fala, ale jest taka wielka, że ja tego nie lubię po prostu, bo tam by mnie to przewróciło. Te dzieciaczki to normalnie z tą wodą latają. Moje chłopaki, jak byli pierwszy raz, to Jasiulek się przewrócił i tak sobie stuknął zębami, chyba brodą o kolano swoje, że zęby mu się pokruszyły, nie? Na szczęście mleczne i próchnica tam u nich nie idzie. Akurat moje dzieci nie mają próchnicy, to jest super, ale chyba właśnie dlatego, że u nas nigdy nie jedzą, wiecie co, jakichś lizaków, cukierków, landrynek, czegoś takiego i nie piją soków, nie? Jak piją, to raz wypiją, koniec. Nie tak, że piją tam te słodkie napoje i zawsze wieczorami nie ma takiej w ogóle opcji, żeby nie były zęby dobrze umyte, nie? I staram się, żeby wieczorami nie jedli słodkiego, tak tuż przed myciem zębów na przykład, nie? Że jeśli jest chleb z miodkiem na przykład na kolację, to
to z 2 godziny zanim idą spać, nie? To wtedy też jest inaczej. Zęby są umyte, także prochnicy u nas nie ma. To w ogóle dziękuję bardzo wszystkim naokoło, ktokolwiek jest. Ktokolwiek się do tego nie przyczynił. No i dobra, i właśnie, i te baseny, no to nie pojechaliśmy na te baseny, nie? W tą środę. Chłopacy nie byli zadowoleni, bo bardzo chcieli, ale stwierdziliśmy, że w piątek będzie ładnie. I faktycznie, w czwartek, w środę, już dobra, teraz nie pamiętam, albo w środę, bo w czwartek nie było nas cały dzień, bardzo rano żeśmy wyjechali, bo tam do tego Logano dość długo się jechało i bardzo późno wróciliśmy. Byliśmy chyba koło 10 w domu wieczorem, a wyjechaliśmy koło 7, 8. Nie pamiętam już teraz, bo raz jechaliśmy tam, ale wcześniej, bardzo dla nas to było wcześniej, nie? Żeby wstać i jechać i cały dzień tam byliśmy gdzieś po prostu. No nie było leżenia jakiegoś tam, tak jak się jedzie nad jezioro, się leży cały dzień, aczkolwiek jak się leży tak na słońcu, to ja też jestem zmęczona. Nie wiem jak Wy, ale ja ze słońca zawsze jestem zmęczona. Także jak wracaliśmy ze słońca z nad jeziora, to zazwyczaj wracaliśmy koło 19, no to co ja mogłam zrobić, nie? Kolację to tamto, ogarnęłam w ogóle te naczynia i przygotowywałam coś na kolejny dzień, żeby zabrać ze sobą do jedzenia, nie? Jakiegoś plana miałam, coś tam, różne rzeczy tam zabieraliśmy ze sobą. Rano jeździłam na zakupy, nie? Jakieś tam jeszcze i wtedy jechaliśmy nad jezioro, także działo się. I co chciałam powiedzieć? Aha, no i w piątek o tych strojach, nie? I w piątek, jak te stroje przyszły, ja sobie poprzymierzałam, no i fajne te stroje, nowe, nie? Ale myślę sobie, kurczę, no takie nowiutkie i tak mi od razu przeszło, myślę, takie fajne, bo majteczki sobie zamówiłam takie, bo tam, gdzie zamawiałam w Anglii właśnie, to 3 części zamówiłam. Górę taką do opalania, taką bikini, zamówiłam sobie taką koszulkę, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa, ale taką koszulkę i majtki, jedne. I te majtki zamówiłam, właśnie szkoda, że jedne mogłam sobie zamówić, jeszcze jedne, bo zamówiłam jedne takie z taką na wierzchu, to jest połączone, są majtki i na wierzchu jest taki materiał, który po bokach się ściąga materiał na takie sznureczki i wtedy wychodzi tu w pasie taki pas jakby, nie? Taki pomarszczony pas materiału, a jak się to odprostuje, to jest taka mini spódniczka, także jak się idzie gdzieś tam do łazienki czy coś, to można sobie zrobić z tego spódniczkę i już nie trzeba zakładać jakiegoś tam, wiecie co, tego tam chusty czy czegoś, nie? Żeby się tak trochę zasłonić, żeby tak nie ten. No i pomyślałam sobie od razu, że po pierwsze to pomyślałam sobie, że mogą mi się te sznureczki gdzieś zahaczyć, nie? A później sobie tak pomyślałam, a jak sobie gdzieś to zaciągnę? I wiecie co, wzięłam stary strój. Wzięłam 2 te stroje, bo jeden sobie kupiłam tutaj wcześniej w sklepie i górę kupiłam sobie taką, żeby było mi wygodnie, a dół był, nie, inaczej. Dół kupiłam taki, żeby był odpowiedni dla mnie, a góra jest trochę dla mnie za duża. I właśnie jak poszłam w tym na basen i też dałam chyba 50 franków, to nie było wcale aż tak mało, to jak poszłam na basen, to ta koszulka była taka trochę luźna, że mi do góry to szło, bo tam w tych basenach bąbelki to, tamto i to po prostu mi tak teges. Poszłam się przebrać w ten stary, co to te majtki miałam pęknięte. I wtedy w tych było mi trochę lepiej, ale już w międzyczasie właśnie ten strój pierwszy byłam na takim kole i zahaczyłam gdzieś dupskiem o dno i nie ma dziury, ale jest zaciągnięte, nie? Więc szkoda, znaczy szkoda, nie szkoda, nie? Ale generalnie dobrze, że nie wzięłam tych nowych strojów, a w ogóle narobiłam szumu przy tych strojach, nie? Że o, szybko, szybko, żeby mi te stroje przyszły. I powiem Wam, że ta góra to tutaj świetnie, bo tak one są ze stanikami, z fiszbinami. No i fajnie, że te stroje mam i będę miała je na przyszły rok, ale chyba na basen to jednak lepiej brać jakiś stary, w sensie na basen, na takie tam rury, nie rury, chociaż ja dużo nie zjeżdżałam, bo ja nie lubię takich rzeczy, nie? W każdym razie dzieciaki mieli taki ubaw, tak, no w ogóle super, nie? W przyszłym roku to chyba sobie z 2 razy kupimy, ale powiem Wam, że też nie wiem, czy będę nagrywać ten film, czy Wam pokażę, czy nie, dlatego Wam to powiem, że, przepraszam, na początku wakacji mąż dostał jakiegoś maila, że jest zniżka i chyba zapłaciliśmy 150 franków na 5 osób. To niedużo.
No i to były bilety nie na cały dzień, tylko na 4 godziny, więc tylko 4 godziny, ale i tak było fajnie. I tak było fajnie i powiem Wam, że jeszcze potem byliśmy na zakupach i wróciliśmy zmęczeni. 4 godziny w wodzie to, jak dla mnie to dużo, nie? Bo ja jakaś taka wodna nie jestem. W każdym razie jeszcze dodam, że stary strój wyprałam i fiszbina wylazła i wlazła do pralki. W ogóle nie pytajcie, co myślę i wpadła do pralki, najpierw mi haczyła, bo wpadła od razu pod bęben, nie? Żeby nie było, że ją sobie mogłam wyjąć. Wpadła pod bęben, haczyła, potem chciałam, mówię tak, chciałam wyczaić, w którym miejscu jest i kręciłam, kręciłam, nagle pyk i coś tam i przestało przestało tam chrobotać. To wstawiłam kolejną pralkę i jak wyjmowałam, to znowu chrobotało i znowu jak przekręciłam kilka razy, to znowu przestało chrobotać i nie wiem, ale chyba trzeba będzie wyjąć to. Także tak narobiłam sobie nowa pralka, bo słuchajcie, pralkę mamy nowiutką, czyli pewnie jest jeszcze na gwarancji, więc sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli sami to. Zresztą na wierzchu stoi suszarka, więc w ogóle się do tego nie dostaniemy. Trzeba by było to zgłosić i zapłacić i w ogóle nie wiem, nie wiem. Na razie nic nie robię, zobaczę, ale pewnie będzie trzeba zgłosić to. Także tyle u nas, co było na wakacje. Tęskniłam, nie nagrywałam, w ogóle mi się nie chce nagrywać, bo już jestem, wiecie co, nie? Tu muszę dom ogarnąć, okna właśnie jeszcze muszę pomyć, coś tam. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wrzucić filmik na kulinarny, bo mam przygotowany też jeszcze ten mój blog, w ogóle ten gościu mi tego bloga nie uwolnił jeszcze i nie mam tego bloga, wiecie co, nie mogę tam zmienić, jestem jako admin, a nie jako w ogóle właściciel bloga, nie, tylko jakiś admin i w ogóle nie mam, nie mogę zmienić adresu mailowego i napisałam do niego, ale dzisiaj jeszcze nie zaglądałam do tego, bo powinnam już iść dzisiaj, idę na bazarek, na warzywa i może ogórki kupię do kiszenia i kapustę chciałam kupić do kiszenia już, już jest 32, więc zaraz koniec. I co? I to tyle. Może coś nagram. Włosy muszę pofarbować, ale nie wiem. Henna na siwe, tą, którą mam, to absolutnie nie. Taka w puszkach, w tych tubkach, co wcześniej pokazywałam. Dobra, innym razem Wam o tym powiem, bo teraz, może jutro, bo teraz już zaraz koniec i spieszę się, a nie pamiętam nazwy, bym musiała iść zobaczyć, jak to wszystko wygląda, więc muszę się ogarnąć, muszę się jakoś tak wdrożyć, a też. Ten niemiecki znowu muszę zacząć wałkować, także, a w głowie mam wyjazd do Polski, nie? W głowie mam wyjazd do Polski. Teraz w ogóle w przyszłym tygodniu pierwsze 2 dni będzie taki kilbi, tutaj się nazywa, taki jakby odpust, nie odpust, coś takiego. Także też tu kilka dni będziemy mieć zajęte z chłopakami, także zobaczymy jak to będzie, ale postaram się coś nagrywać. Tymczasem buziaki, uściski. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, pa!